Musisz to zobaczyć. Etap trzeci to ostatni i najbardziej zabójczy element strategii kolonizacyjnej Sepidów. Jeśli natrafią na znaczny i trwały opór, siły inwazyjne Sepidów tworzą most Einsteina-Rosena prowadzący w samo serce ich rodzimej galaktyki. Stamtąd mateczniki Sepidów wysyłają klan swoich oddanych wojowników, aby wyeliminowali wszelkie przeszkody. Widzieliśmy tylko ułamek możliwości Sepidów. To już jest skala eksterminacji gatunków. Sepidy Alfa będą zasilać ten promień, dopóki nie przerzucą wszystkich sił inwazyjnych. Musimy go wyłączyć. Ker! Ker! Zostań ze mną, Claire, zostań! Psychol! Przepraszam cię. Przepraszam. Michael, nie masz mnie za co przepraszać. Żaden człowiek nie byłby. Wybaczysz? No, oczywiście. Dobrze. Dobrze, jesteśmy... Dobrze. Dobrze. Psychol. Psychol, wybacz, ale nie mamy czasu. Musimy znaleźć inną maszynę i to szybko. Psychol. Nie mów tak, kurwa, do mnie. Psychol, musimy wyłączyć ten promień, inaczej wszyscy zginą. Rozumiesz? I co ja mam z tym, kurwa, zrobić, he? Jestem Michael Sykes. Jestem tylko człowiekiem, prorok. Nie potrafiłem uratować nawet jednego życia, jednego! Ty samolubny kurwa! Jeszcze nie rozumiesz? Rasz miał mnie na widelcu przez ten cholerny kombinezon. Gdybyś miał go na sobie, wszyscy byśmy zginęli. Żyjemy dzięki temu, że jesteś człowiekiem. Wszyscy byliśmy ludźmi, Psychol. Wszyscy walczyliśmy. Ty, ja, Nomad, Błazen, każdy z nas. To my walczyliśmy, a nie te cholerne nanoskafandry. Zostaliśmy tylko ty i ja. Jeszcze możemy coś zdziałać. Jeszcze tylko jedna misja. Myślisz, że chciałaby, żebyś się teraz poddał? Do wszystkich, tu rebeliancki SEMP-4! Potrzebne wsparcie! Pilot dostał! Jesteśmy uziemieni! Sepidy rozpoczęły silny atak! Długo się nie utrzyma... Michael, żebyśmy się rozumieli. To będzie jatka. Jebana racja. Tę jatkę to zrobię ja. Tak jak mówiłeś, szefie. Nie potrzebuję skafandru. Nie potrzebuję sprzętu. Wystarczy butelka, prawda? Zajmij się artylerią. Ja sprowadzę maszynę. Idź, stary. To nie koniec świata. Jeszcze. Do zobaczenia po drugiej stronie. Pięć procent szacunkowej pełnej mocy. Satelit.
satelita Vela 3. Wykrył promieniowanie Hawkinga w odległości 1,2 AU. Pomiary wskazują na powstawanie białej dziury. Myśleliśmy, że możemy sobie nawzajem pomóc. Opór Sepidów. A jebać to! Sam się rozejrzy! Zesrało się i tyle! Dowództwo Venom, powiem wprost. Zdejmę artylerię przeciwlotniczą Sepidów. Wszelka pomoc mile widziana. W przeciwnym razie nie wchodźcie mi w drogę. Przyjąłem, prorok. Nasze maszyny będą ci wdzięczne, jeśli oczyścisz Śródmieście.
spotkanie. Daj sygnał, a go sprowadzę. Dobrze. To łącze energetyczne zbiorowej świadomości. Jeśli podłączę się do źródła zasilania artylerii, będę mógł ją przyjąć.
skończona! Może wkraczać do akcji! Przyjąłem prorok. Jestem w drodze. Spodziewaj się konkretnej rozwałki. Dostałem. Zrozumiałem. Biorę kolejne stanowisko przeciwlotnicze. Przyjąłem. Jestem na pozycji. Czekam na sygnał. Dobra. To i chodź cicho. Natatuję desantowiec. W naszym układzie słonecznym i nie jest to zjawisko chwilowe. Mikrosoczewkowanie grawitacyjne wskazuje, że aktualnie horyzont ma mniej niż 10 mikrometrów. Thank you.
Trzymaj się, prorok! Nadciąga!